Witamy wszystkich na Satsangu Suniti. To jest nasz gość. Namaste. Suniti jest z Niemiec. You're from Germany. Praktykuje ścieżkę Bhakti od 1981 roku. Your start Bhakti from 85. I was 86, I was the first time in India. Tak, spotkałem tą ścieżkę duchową, będąc pierwszy raz w Indiach wtedy. What more I can say about you? Do you like? What I like. All my bad qualities. Bad qualities, to o złych cechach. To może nie będę. Tematem dzisiejszego spotkania jest maybe about your gurus. About my music. About your music. Powiela nauki od Bhaktivedanta Narayana Maharaja, taki acharya Gaudiya Vaishnavisky, który odszedł w 2010 roku i w tej chwili jakby przyjął schronienie od Bhaktivedanta Sadhu Maharaja, który rezyduje w Vrindavan Munger Mandir. Tutaj mamy jedną jego książkę, Piękno Prawdziwej Miłości, z naukami i zajmuje się również muzyką, a nie play music. And I like to speak about the subject of tematem jest spiritual goddess or feminine aspect of the divine. To żeński czy kobiecy aspekt boskości, czyli Bóg i bogini, God and Goddess. Także taki jest temat dzisiejszego spotkania. And we start with some nice music. Rozpoczniemy z muzyką. Because the music is also the song of the soul. Ponieważ muzyka jest pieśnią duszy. And the music is the most popular union between the soul and the divine soul. Muzyka jest najbardziej popularnym sposobem połączenia duszy z duszą najwyższą. Everybody can feel it. Każdy może to czuć. And it's actually no language even required. I do tego nie jest potrzebny ludzki język. Dziękuję za to, że przyszliście na to spotkanie. I see all the divine love in you. Widzę boską miłość w was. And I see you also as my teachers. Widzę was również jako moich nauczycieli. Who have come to give me the chance to practice. A którzy przyszli się tutaj po to, żeby dać mi szansę, aby mogła praktykować. To realize that we are the one family of God. Aby urzeczywistnić to, że jesteśmy jedną rodziną Boga. Thank you for coming. Dziękuję za przyjście na to spotkanie. And let us all be together here for this time in complete harmony and love. Chciałbym, żebyśmy wszyscy byli tutaj w pełni i w harmonii obecni na tym spotkaniu. Ponieważ jest to najwyższa i najbardziej wartościowa rzecz, którą możemy doświadczyć w życiu. Because without love, ponieważ bez miłości life is not worth living. Życie nie jest warte, aby je żyć, przeżywać. And the feminine part of God. I żeńska czy kobieca część boskości czy Boga. Is love. Nazywa się miłością. What is God without love? Ponieważ Bóg jest bez miłości. And what is love without God? Czym jest Bóg bez miłości i czym jest miłość bez Boga? They are inseparable. One te rzeczy są nierozdzielne. And if we forget that they belong together. Jeśli zapomnimy o tym, że te rzeczy należą do siebie nawzajem, then we try to fight in the name of God. Wtedy będziemy próbować walczyć się ze sobą w imię Boga. And we see this everywhere. I możemy dostrzec to wszędzie. We have seen it in the past. Widzieliśmy to w przeszłości. We see it in the present. Widzimy to w obecnym czasie. And then we see it also probably very likely in the future. I zobaczymy to prawdopodobnie również w przyszłości. Why? Dlaczego? Because if the people who try to
come to a higher consciousness. Ponieważ ludzie, którzy starają się dojść do stanu wyższej świadomości, forget that this is all about love. Zapomną o tym, że to wszystko tak naprawdę dotyczy miłości. That is the most important feature of God is love. Że najbardziej ważną i istotną częścią Boga jest miłość. Then all our endeavors are just for being right. Wtedy wszystkie nasze wysiłki służące temu, żeby być w porządku. But to please the Lord, to please God, in whatever name we want to give Him. Żeby zadowolić Pana czy Boga, pod jakimkolwiek imieniem Go wielbimy. It's only to live in love. To wszystko służy tylko temu, żeby żyć w stanie miłości. How can we live in love if we don't have peace? W jaki sposób możemy żyć w stanie miłości, kiedy nie mamy wewnętrznego spokoju? So love and peace is very much connected. Zatem miłość i spokój wewnętrzny są połączone ze sobą. If we feel peace in the heart, jeśli czujemy spokój w sercu, then the mind can become calm. Wtedy umysł może być spokojny. And our thoughts can come in a divine direction. I wtedy nasze myśli mogą być kierowane w kierunku boskości. So, dlatego the consciousness, świadomość, in Sanskrit, in the Indian language is called chitta. Dlatego świadomość w sanskrycie, w języku Indii, nazywana jest chitta. And the whole movement of our thoughts, or where we are identified, this is called chitta vritti. Więc ten cały stan poruszenia, stan samej świadomości określany jest terminem chitta vritti. Our chitta vritti, or the circle of our mind, of our manas. Ta chitta vritti, czyli poruszenie naszego umysłu, wszystkie ruchy, wszystkie myśli, które mamy w umyśle, will be there where we feel at home. Będą tam, jeśli będą spokojnie się będziemy czuć, że jesteśmy w domu. At home means where we are used to be in our minds. Mówiąc na myśli dom, mam na myśli, że jesteśmy wewnątrz umysłu. If I practice to always be afraid of any attack. Jeśli praktykuję to, że praktykuję strach z powodu obawy przed tym, że będę zaatakowana. My mind will focus on fear. Mój umysł koncentruje się na strachu. And my whole nervous system will be completely in tension. I mój system nerwowy będzie w ciągłym stanie napięcia. And I will try to do many things to keep the tension down. I będę robić wiele rzeczy, aby uspokoić się. But if we turn inwards and outwards in trust and faith. Jeżeli natomiast obrócimy naszą uwagę w kierunku zaufania i wiary. That I'm far more than what I can see about myself right now. Wtedy będę znacznie dalej niż to miejsce, które mogę ujrzeć własnymi oczami w tej chwili. Then I can take shelter fully of love. Wtedy mogę przyjąć pełne schronienie stanu miłości. And I can be guided by love. I mogę być prowadzona przez miłość. And love will guide me to God. A miłość będzie kierować mnie ku Bogu. That's the only way in all traditions. To jest jedyny sposób, w jaki praktykowane jest to we wszystkich mistycznych tradycjach. We have this also in the Bible. Znajdziemy również takie instrukcje w Biblii. What is the use of, you know, moving mountains? Znajdziemy tam taki fragment, który mówi o tym, że jaka jest korzyść z tego, że możesz przesuwać góry, if I don't have love. Jeśli nie posiadasz miłości. And this love is expressed in different relationships. I ta miłość jest doświadczana poprzez różne rodzaje relacji czy związków. Jesus was having the relationship to God as his son. Jezus posiadał związek z Bogiem jako syn. And he didn't even call his father God. He always called him God, Father. I on nigdy nie nazywał Boga Bogiem. On nazywał go Ojcem. And I was just, when I came from India this year, I saw one movie. Kiedy przyjechałem z Indii w tym roku, oglądałem pewien film. How it was explained that Jesus received the divine spirit.
Ten film wyjaśniał, w jaki sposób Jezus otrzymał ten boski duch, czy... Because love is the divine spirit. Ponieważ miłość jest takim boskim duchem. She is the energy of mercy. To jest energia miłosierdzia. The energy of compassion. Energia współczucia. Of forgiveness. Wybaczenia. All these are feminine qualities. I to wszystkie, te wszystkie rzeczy są kobiecymi cechami. And it was so nicely expressed in this movie. I ten film w taki wspaniały sposób wyjaśnia to wszystko. How Jesus received the baptizement of John. W jaki sposób Jezus został ochrzczony przez Jana. And it was said that the Holy Spirit. I było powiedziane, że Duch Święty came inside of him. Wszedł w niego. And stayed with him. I został w nim. And I thought, yeah, this is the difference. I ja wtedy zrozumiałem, że na czym polega różnica. When we pray and we want to have this feminine quality of divine love in our lives. Kiedy modlimy się o to, by uzyskać tą boską energię miłości. We would like that she always is with us. Chcemy, pragniemy tego, aby ona została w nas. Feelings of softness. To uczucie miękkości. Feelings of being guided. Uczucie bycia prowadzonym. Feelings to be an open container who can receive. Poczucie bycia takim otwartym pojemnikiem, który może przyjmować. This is what stayed with Jesus in his reception of divine love. To jest to, co stało się z Jezusem, zanim on otrzymał tą boską miłość. And this is the difference when I try to be in love or in divinity and consciousness that is really connected. I to jest to, co jest potrzebne, aby być w stanie miłości, aby być połączonym, być w tej boskiej energii. Or I come back to my bodily consciousness. Albo mogę zmienić swoją świadomość i skupić się na mojej świadomości, mnie jako ciała. In Sanskrit there are two terms. W sanskrycie mamy dwa terminy. This is the body. It's called the sadaka deha. To ciało nazywamy sadaka deha. This is the body where we practice our spiritual sadhana. To jest ciało, w którym praktykujemy duchowość czy sadhana. And this body actually they describe it's for all of us male. I opisuje Sanskrit opisuje to ciało, jakiekolwiek ono by było, że jest męskie. You know why? No, wiecie dlaczego? Because when we use this body for our ego consciousness. Ponieważ kiedy używamy tego ciała z powodu naszej świadomości, naszego ego. We become male. Jesteśmy jak mężczyzna. Means I am the doer. To oznacza takie myślenie, że ja jestem sprawcą. And when I am the doer. Kiedy ja jestem sprawcą. Then love cannot come in my heart so much. Wtedy miłość nie może wejść do mojego serca. And then there's a spiritual dimension of the self. Ale także jest duchowy wymiar nas samych. And in this spiritual dimension of myself, w tym duchowym wymiarze, I'm female in relationship to God. Jestem rodzaju żeńskiego i jako taka posiadam związek z Bogiem. Because God is the divine enjoyer. Ponieważ Bóg jest boskim biorcą przyjemności. And every soul is to be enjoyed. A przeznaczeniem każdej duszy, każdej żywej istoty jest to, aby on mógł doznawać przyjemności. And that's why the nuns in church they marry God. I to jest powód, dlaczego wszystkie zakonnice w kościele są poślubione Bogu. They want to be in this female connection through holy union. Ponieważ one chcą być w tym połączeniu z Bogiem poprzez to boskie zjednoczenie. So this divine love it can be expressed in different ways. Zatem ta boska miłość może być wyrażona na różne sposoby. And it is perceived in an open heart. I to jest otrzymywane tylko wtedy, kiedy nasze serce jest otwarte. It can be expressed in a neutral relationship. To może być wytłumaczone poprzez taką relację neutralną. It can be expressed in a friendly relationship. Może być wyjaśniane poprzez taką relację przyjacielską. In a parental relationship. Poprzez relację rodzica. And in a marriage or
paramour relationship. I może być wyjaśnione wreszcie jako taka małżeńska, czy małżeńską relację, czy relację kochanków. So Jesus was in a love relationship with the Father as a son. Potem Jezus był w związku z Bogiem jako syn. And we can see that Jesus also had different relationship with his students. I możemy widzieć, różnie dostrzec to, że Jezus posiadał różne rodzaje relacje i związki ze swoimi uczniami. There were friends. Tam byli przyjaciele. There were also like Mother Mary. Także była matka Maria, jego matka. And Maria Magdalena. I również była Maria Magdalena. All these different relationships. I to były różne rodzaje relacji, które help them connect to love. I one pomagały im połączyć się z miłością. Because Jesus is connected to his Father in love. Ponieważ Jezus jest połączony ze swoim Ojcem poprzez miłość. So we can find this in all the mystic traditions. Więc możemy to odnaleźć we wszystkich mistycznych tradycjach. Of any religion or spiritual group. Jeżeli poszukamy, poszukamy tego w jakiejkolwiek religii, czy grupie religii. The connection to God. Połączenie z Bogiem is through the lovers of God. Następuje poprzez kochanków Boga, czy ukochanych Boga. And this capacity to love. I ten potencjał, aby kochać. Develops by being with a person who is full of love. Jest otrzymywane przez, jest możliwe do osiągnięcia przez osobę, która jest pełna miłości. And this is why nowadays we have many problems, because we live in a world where love is not so much practiced anymore. I z tego powodu właśnie obecnie mamy tak wiele różnych problemów i trudności, ponieważ żyjemy w świecie, w którym miłość nie jest zbyt powszechnie praktykowana. But actually love is the highest and the most valuable thing in our life. A tak naprawdę miłość jest najwyższą i najbardziej wartościową rzeczą, którą możemy mieć w życiu. When we develop our spiritual consciousness, kiedy rozwiniemy naszą duchową świadomość, as divine parcels and parts of God, jako duchowa część i cząstka Boga, our goddess, albo bogini, because they have no difference. Ponieważ nie ma różnicy między nimi. They are like the one and the other side of a coin. Oni są jak dwie strony tej samej monety. They belong together. Oni należą do siebie. They are no different from each other. I nie są różni od siebie. Shri Krishna Chaitanya, Radha Krishna Nayanya. This is also in the case of the last avatar from the Vedic. To dotyczy ostatniego awatara, który jest opisany z wedyjskiego punktu widzenia. There was this golden avatar maybe 508 years ago. Nazywamy go złotym awatarem, on pojawił się około 500 lat temu. And he was Radha and Krishna in one person. I on był Radą i Krishną w jednej osobie. And his external appearance was golden. Jego zewnętrzny kolor był złoty. Because Radharani's color is golden. Ponieważ kolor Radharani jest kolorem złota. And inside he was black. Ale wewnątrz był czarny. Because Krishna is the mystical black divinity. Ponieważ kolor Kryszny jest czarnym kolorem, mistycznym czarnym kolorem. So we want to find out the mysticism between Radha and Krishna. Więc możemy odkryć ten mistycyzm, który istnieje pomiędzy Radą i Krishną. The divine male and female who came. Pomiędzy boskim, męskim i żeńskim elementem. To distribute love of God freely. Który pojawił się w tym celu, aby rozpowszechniać, rozdzielać tą boską miłość bez żadnych warunków. We have to find the mystic behind their together appearance, or this togetherness, which is simultaneously one and different. I musimy odkryć ten mistyczny związek pomiędzy nimi w tym połączeniu, które jednocześnie jest połączeniem i rozdzieleniem. Because Krishna, he once asked himself. Ponieważ Krishna zapytał kiedyś siebie. Everyone is worshipping me. Każdy mnie wielbi. And the whole Vedic
hymns, they are, you know, chanting. Wszystkie hymny wedyjskie, mantry, pieśni, ale wielbią. But this kind of love that is so much full of awe and reverence doesn't attract me. Ale ten pełny przepychu, uwielbienie, wykonywane w takim bogaty sposób, w ogóle nie przyciąga mnie, nie jest dla mnie atrakcyjne. God himself was saying, it's boring for me to always listen to these dry prayers. I on powiedział, że dla mnie tak naprawdę słuchanie tego wszystkiego jest suche i nudne. The love that is so much colored with this awe and reverence, forgive me this, give me that, my dear God, please. Te wszystkie modlitwy, które są wykonywane w celu trzymania czegoś od Boga, daj mi to, daj mi tamto, spraw coś. This doesn't attract the loving divinity. Te modlitwy i te prośby nie są atrakcyjne dla boskiej miłości, czy kochającej boskiej miłości. God is conquered by love. Ponieważ Bóg może być pokonany przez miłość. Like all of us. Tak jak każdy z nas. And then the relationships to the divine in this love. I wtedy połączenie z boskością następuje poprzez miłość. Are very colorful. I jest pełne kolorów. And are very variegated. I pełne różnorodności. And tasty. I smaków. And eternal. I jest wieczny. And actually by this love. Tak naprawdę poprzez tą miłość. We can come out of the cycle of repeated birth. Możemy pokonać cykl narodzin i śmierci. And by taking shelter in this love. I poprzez przyjęcie schronienia w tej miłości. We can develop our own soul bodies. Możemy rozwinąć nasze duchowe ciało. And all the mystic traditions. I wszystkie mistyczne tradycje. They try to develop the soul bodies. Starają się rozwinąć właśnie to mistyczne duchowe ciało. You see that the mystic traditions of the different religions, they are not interested in arguments anymore. Także kiedy przyjrzymy się mistycznym tradycjom świata, one nie są skoncentrowane na tym, aby argumentować czy debatować. They just want to feel. Oni bardzo tacy mistycy, oni pragną po prostu czuć. They want to feel by singing. Oni chcą czuć poprzez śpiewanie, by dancing, poprzez tańczenie, by inner meditation, poprzez wewnętrzną medytację, by connecting in all activities with the divine, poprzez połączenie wszystkich czynności, które wykonują z boskością. Before, my dear Lord, I try to see you and I try to have you look at me. Przedtem, mój drogi Panie, robiłem wysiłki, abyś Ty spojrzał na mnie. But now, teraz, I feel, ja czuję, I see you everywhere. Że widzę Cię wszędzie. Nothing is separated from you. I nic nie jest oddzielone od Ciebie. This is the feminine understanding. To jest żeńskie zrozumienie. Divine love. Boskiej miłości. To see nothing separated. Aby widzieć, nie widzieć nic w oddzieleniu. To live in this love. Aby żyć w tym stanie miłości. Once Maria Magdalena was asked by the students of Jesus. Pewnego razu uczniowie Jezusa zapytali Marię Magdalenę. What did Jesus tell you about sin? Co Jezus powiedział ci na temat grzechu? And she answered. I ona odpowiedź. There's only one sin, Jesus said. I ona odpowiedziała, że Jezus powiedział, że jest tylko jeden grzech. To forget the Savior. A o tym, że zapominamy o naszym Zbawcy. So living in this separation. Zatem życie w tym rozdzieleniu. Living in the illusion of separation. Życie w iluzji oddzielenia. Makes more suffering. Sprawia, że cierpienie zwiększa się. And therefore you find in all the traditions of this world. I wtedy możesz znaleźć we wszystkie tradycje świata. Those who want to go in this union with the divine love. Chcą stworzyć związek z tą boską miłością. They practice to live in this love. Oni praktykują życie pełne miłości. And this is unconditional love. Ta miłość jest bezwarunkowa. Means I don't expect anything. To oznacza, że ja nie spodziewam, nie oczekuję niczego. But I always will give my best. Ale zawsze oferuję wszystko, co najlepsze z mojej strony. Wherever I go, I see you. Gdziekolwiek się udam, tam widzę Ciebie.
You are coming as my children. Pojawiasz się jako moje dzieci. As my husband. Jako mój mąż. As my wife.